No, witam serdecznie wszystkich hodowców i widzów mojego kanału. Dzisiaj tu jestem w odwiedzinach u kolegi Aleksandra Topała. Topoła, tak. Topoła, bo nie chciałem przejęzyczyć. I tutaj w rękach trzymam olimpijczyka. Mógłbyś powiedzieć, to jest? To jest gołąb, który zdobył złoty medal na Spartakiadzie w Brnie. Złoty medal na Spartakiadzie w Brnie w kategorii olimpijski standard samce. Młode samce, tak? Także można sobie zobaczyć. Najładniejsze gołąbki też trzeba pooglądać, jak te gołąbki wyglądają, żeby potem też wiedzieć, czego na wystawach szukać, jak tam międzynarodowa kadra sędziowska ocenia i koledzy, bo w klatkach wiadomo, że na olimpiadzie gołębi do ręki ci nie dają. To trzeba już zajechać do hodowcy, do domu i jak będzie na tyle miły, że przyjmie, nie wyrzuci i pokaże, to można podenerwować i zobaczyć. A ty je w tym roku miałeś na wystawie ogólnopolskiej, tak? One były pokazowo, tak, na moim stoisku. Miałeś stoisko i w tym roku paru hodowców mogło sobie też zobaczyć, czyli była okazja... Kilkuset obejrzało, jak gołąb wygląda, tak, no to taka nietypowa okazja, bo takich raczej praktyk nie za bardzo ktoś robił, dokładnie, żeby zabrać olimpijskie gołębie, złoty olimpijskie gołębie na... Także tu można zobaczyć kapitalne upierzenie. Wiadomo, że to już parę lat temu było i te gołębie już teraz nie latają, są w rozpłodzie. Bo w którym to roku było? To było w 2020 roku. No, czyli mamy już, jakby nie było, 4 lata temu i od tego czasu jest w rozpłodzie, czy jeszcze tak, nim jest. Lotowałeś? Nie, to już w rozpłodzie. Ty wtedy miałeś dwa w ogóle te gołębie, tak? Jeden w Polsce. Był pierwszy w Polsce, a ten był trzeci w Polsce. I później ten zdobył trzeci złoty medal na tej Spartakiadzie, a tamten był piąty. Także tu jest ten gołąbek. O, tak wygląda. Można sobie zobaczyć. A teraz jeszcze tu masz drugiego, możesz o nim tu powiedzieć? Jest złoty medalista z olimpiady w Rumunii, olimpiada w Oradei się odbywała. Czyli to jest olimpijczyk, złoty medal z olimpiady, tak? Złoty medal z olimpiady, tak. Z Oradei. Spełnienie marzeń ten gołąb dla mnie. Aha, też w kategorii standard. Też jest w kategorii standard, młode. I też się super sprawował w lotach gołębi młodych, tak jak tamten. Tamten był trzeci, 40, a ten był 6, 8, 21. Czy on i w koficent nie miał najgorszy, co trzy loty? Nie, miały i to koficent fajne. Czyli... I ten jest super w rozpłodzie, to żeśmy rozmawiali, ten tak? Ten jest super też. Ten był pierwszy w Polsce i pierwszy... Czyli masz złotego ze Spartakiady i złotego z olimpiady, czyli właściwie tak, wszystko, co by chcieć. Wszystko, co by można chcieć, dokładnie. Jeszcze jest brązowa z olimpiady, samiczka, nie? Ale jeśli chodzi o wynik, to olimpiada, Spartakiada zaliczona, no to za szybko, teraz już celu nie ma, żeby hodować. To był największy cel, powiem szczerze, no udało się to... Szybko. No tu na tej posesji do 2017 roku, nie? Czy one są spokrewnione? Te dwa nie, ale brązowa medalistka i ten pierwszy w Polsce to z tej samej rodziny co ten. Także na te 4 gołębie w reprezentacji polskiej to 3 z jednej samicy. Także jak są geny dobre, a jeden z nich jest tej samicy, nie? To jest syn bezpośrednio. To jest tej siwki. Z tej siwki od braci Gawryś, tak. Aha, co zakupiłeś tak sobie na aukcji. Tak jest. Na ślepo, bez oglądania w ręce. Tak jest. Piękny gołąb. Dobrze. Tak wygląda. Gołąb pocztowy. 93-33 punkta zdobył wtedy. No i te gołębie, co ci w standardzie robią wyniki, też ci lecą później. Bardzo dobrze. Siostry z 500 w zeszłym roku była pierwsza, druga, trzecia i szósta na gołębik, także... Także robią i wyniki z 500 i 700. Dobrze, będziemy oglądać dalej. Znaczy to ten jest... Ten był 12 w Polsce, 12 ja? W tym roku? Tak jest, w tym roku. To w okręgu był? Drugi. A to w olimpijski standard był, ja? Olimpijski standard. Wiesz, warto sobie pooceniać, jak się już na wystawie nie widziało. No to też, wiesz, nabrać w ręce, jak to koledzy oczywiście pooceniali, jaki najlepsze. Oczywiście. I to ten ci wydał te młode? Ten. Pierwszy w Polsce syn był, szósto w Polsce samiczka była i wnuczka brązowy medal zdobyła. Jego wnuczka. A syn pierwszy w Polsce w standardzie. Ja. I prawnuk teraz był 8 w Polsce. A jego dobrze, że na komplecie były do tak młodych, ja? Ja. Ładny. A jaka to jest w ogóle linia, czy szczep gołębi? No to z moich takich gołębi sprowadzonych z Niemiec. Od takiego świętej pamięci hodowcy Petera Wulfa. Bardzo ładne gołębie, no i dobrze. Kurde, super.
Znaczy, rewelacyjna byłaby samiczka. To jest samczyk, bo tak wielkością trochę. To jest super lotnik, brat od tego najlepszego samca. Półbrat czy pełny? Półbrat. A tam musiało coś innego być dołożone. Inny ojciec. Ale ma potencjał, żeby coś fajnego wydać. Jak dostanie jakąś samicę większą, to jest tak poukładany, że jak dostanie fajną, większą samicę, to mogą być po nim dzieci. Ile to letni? A też 4 latek. 5 już będzie. To ile w tym roku miał? 9 i 2 lata temu. W zeszłym roku 9, 2 lata temu 10. Jak starymi gębiami będziesz leciał, najstarszymi? Najstarszego 18 roku. 17. To ile w tym roku jeszcze miał? 11 miał w zeszłym roku. 11? To jeszcze żeś go uznał, że będziesz nim lotował, ja? Ładne. Trochę faktycznie malutki. Ale ładnie. Ten do tego możesz złapać, nie? Ten był 9. Ten był 9 w Polsce? Ten był 9. A ten siły? Pierwszy w oddziale z maratonu był gdyby, no. A czy w tym roku 9 w Polsce? W tym roku, a w zeszłym roku, no wiadomo. Ile ma? Też 9? Też 9. I w tym roku pierwszy z Zewynu? Pierwszy z Zewynu. W oddziale? Trzeci w okręgu. Trzeci w okręgu. Ten ma super upierzyni. Ten ma kapitalne upierzyni. Plecka. Znaczy tyś i połowę na wystawę wystawił tych, co tu masz. No większość była na rejonowym. Bo miałeś tak, 31 sztuk. 59 nagród. Bo podwójne. Ile zdawałeś? 59. 59 nagród? 33 pierwszy. No to za sport i za standard. Tak jest. Matko, za dużo. Ty źle miał w okręgu tych reprezentacji? 12 nagród, a Gołębi było chyba 15, 16. Masz pozdrowienia od taty, by pewnie dzięki. Przyjechał, ale po prostu grypa go dorwała. Stąd, dzięki, pozdrów nas. Stąd opóźnienia i on musiał mu wszystkie ja tak gołębie. Myślę, że z tatą przyjedziesz. I musiał mu wszystkie gołębie. Przyjechał, na pewno by przyjechał ze mną. Ale musiał jak mu wszystkie gołębie chytać do szczepienia, bo dzisiaj my szczepili na salmonellę, nie? Na salmonellę i ospę, nie? Na salmonellę normalnie uszczepiłem wcześniej, a dzisiaj Tomek Klimczak, my byli razem ugodani, że moje i taty poszczypi. A tatę wczoraj, przecież wczoraj go tak połumało, że go dobrze się dorobi po prostu. No i że musiał mu wszystko pochytać, a wiesz jak to jest? Dwuletni. Ten 9 też zrobił. A był na wystawie czy nie był? Też był. Też był? Mhm. I? Też miał nagroda. Też w olimpijski standard czy też w innej klasie? Kurde. Chyba tu troszkę piórko, coś na upierzeniu dostał pewnie, no, co? No, na upierzeniu dostał. A tu ma wadę, bo lotowany. Tam mu ucięli, ja? Zgadza się, tak. Bo kurde, tu je. Czyli, ja no, gołębie lotowane, ty lotujesz nimi pod wynik, nie pod standard, żeby... No, nie, cały sezon. Nie oszczędzasz. Cały sezon stare gołębie idą, wszystkie loty. Ale bo... No ten faktycznie mógłby trochę, ja by koło chałupy jeszcze troszkę polotał. A ty przed wystawami normalnie ci lotają? Nie, po sezonie są zamykane. Tylko, że teraz już tak nie uważasz z karmą, co, żeby nie... Nie, teraz tak powiem, nie głodzisz ich. Teraz odpoczywam. Ale przed wystawą trochę się miarkujesz z karmą, żeby nie przegiąć, co? Tak pilnujesz. No to tak 10 dni przed zaczyną patrzeć, nie? No nie. A, to sobie ustawię. Potem planuję właśnie. Czy dołożyć? Co zrobić, tak jest. Czy go troszkę podfutrować? To zależy od pogody, od temperatury, nie? No. No bo jak jest zimno, to jest łatwiej gołębia przygotować na wystawę. No jak jest ciepło, no to jest ciężej. No jak jest zimno, ma w ogóle lepsze upierzenie. Lepsze upierzenie i więcej je, nie? Aha, żeby go zachęcić do jedzenia. No właśnie. Czy musisz je wręcz zachęcić, nie rozpasają ci się na widełka, jak są... Nie. Mają taki... Goł, który się pasie, to się nie nadaje do standardu, tak jest prawda. Bo w końcu go nie naszykujesz. Czyli te twoje się, jak się pasą, to się nie rozwalają. To się nie rozwalają. Aha, plecy się poszerzają, no jest lepiej. Mają tak genetycznie, że muszą dostać. A na loty, żeby lecieć, są szczuplejsze wtedy. To są szczuplejsze. Myślę, że to może jednego, czy dwa, one wszystkie u ciebie takie są. Wszystkie.
Tutaj dwulatek 11 konkursów zrobił. Na młodego miał komplet i za dwuletniego miał 11. Pierwszy i ostatni lot minął wiatrem. To jest gołąb od kolegi Zajka, od patera Piotrka z Gliwic. Po 9 lotniczce Polski w tej kategorii. No ja powiem ci, że jest to no słabszy od tych twoich. No słabszy, no. To na tyłku widełki ucieknięte. Plecy nie tak ściągnięte, ogon ucieknął, piersi mo, mięśnie mo czym lecieć, ale też nie mimo tak do przodu, mimo takich. I powiem ci, że upierzyni twoje mają więcej piór od niego. To nie obrażając o gołębia, ale no twoje, jak chwyciłem nawet tego starego, co z olimpiady już tam go masz, złotego medalista i srebrnego, co lata są zamknięte. To wiesz, też wadów się nie uni. Ciężko dopasować gołębie takie jak moje, wiesz. Ale pierzo momyni, tak połowę to bym przesadził, ale naprawdę tak czuć z 1/3 pierzy myni. Myni miękki te upierzyni. Wiesz, te widełki z tyłu, ten układ, cały loce. Już są ucieknięte do góry. Troszkę rozwalone, ten ogon cały tu się już tak nie trzymie, twoje bardziej to, wiesz, ma plecy, ale on już ten ogon inaczej trzymie, nie? Tak jest. Już masz bardziej zbite te gołębie i na mięśniach twoje to są też faktycznie to pakowane z przodu, nie? Dlatego moje wygrywają, no. Jeszcze, ale jest. Jest różnica, nie? Jest różnica, w tym samym gołębniku, wiesz, tak samo karmione, że upierzyni, no to jednak genetyka jest. W pewnym sensie, no zdrowi wszystko, ale wiesz, on nie ma takiego pierza jak te pozostałe. Dokładnie. Nimo, no ma... Musi być materiał do standardu. Wiadomo, taki co super lata i wygląda. Bez no jeszcze głowy muszą mieć, bo jak się ustawi pierwszy w klocce na głowie, to... A zje tu w klockach siedzą w celach. To teraz masz mało gołębi, bo nowy gołębnik masz. Nowy gołębnik na... powstał. I te stare. Ale będziesz z tego lotował, czy masz zamiar tu nie lotować? Nie, te będą lotowane normalnie. Ale w przyszłości, że tu zaś będziesz młode dowo roczne? Taki jest plan, żeby znowu młode dołożyć. A teraz uznowaj, skoro już masz nowe, to niech mają całkiem luz, ja? To niech mają całkiem luz. No tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem gołębi na... 2, 3, 4, 5 na 20 cel. Na 20 cel, tak? Tak jest. O kurde. Tu jest mój najlepszy dołu w życiu. Ten? Najlepszy samiec. Dwa lata czynny, najlepszy samiec oddziału. A czego? To ten wieczok, którego trzymał. Nie tam jest ten młody dwulatek. A na wszystkich są go taki. Ten szek, fajnie się tu mają. Aha, a ten na dole, ja co modukle też dobrze leci, bo jedni go dają, też że... dobrze. No to ten miał 9 i 2 lata temu 10. A ty z nim przydzielał dukle, czy same sobie pozajmował? Nie, to same. Tak mo kiedyś po dwie? Wiesz co, nie pozwalą na takie coś. Nie? Nie, bo to się jak ma już dwie, to i trzecie będzie chciał za chwilę. Aha. No, także nie. A na wdowieństwo, to klasyczne. Na wdowieństwo. Ale klasykiem, czy totalem? Totalnym wdowieństwem. Czyli samice od nich też lecą? Samice lecą. A samice też ma jakiś standardzie? Też są. Czekaj, idę samice oglądać. Ta była 24 w Polsce. Standardnie teraz ta w stro. Też w tym roku. To jest siostra pełna od złotego medalisty z olimpiady, no. Ta aha, w stro też. Bo tyś miał złotego medalistę kiedy? 2022 rok. Ja nawet nie pamiętam. Poradei, Rumunia. I brązowa medalistka była, też tu jest. Tu jest brązowa medalistka na karmniku, to nie wiem, na niebiesko. Aha. Po tym, no. Ja? Mhm. Kołyka. Teraz je tutaj zlustrujemy. Tu są samice rozchodowe i samice lotowe. Znaczy to jest całe, wszystkie twoje samice? Wszystkie stare samice. I rozpód. Tak plus rozpód. Wszystkie młode samice te lotowe to są w tym nowym gołębniku. To ile ty masz gołębi starych do lotu? Znaczy ogólnie starych na stare ile tak? Młodych, tych rocznych jest 58, to pierwszy raz tak dużo w tym roku, no bo ty nowy gołębnik. A starych gołębi tych od dwulatka wyż to 31 sztuk tak. Czyli 80 będziesz miał w tym roku do lotu. No 80 będzie pierwszy raz. Zawsze tak było 50 parę. No, no to wiadomo, żeby... Więcej. Ale to ze względu na ten nowy gołębnik, że po prostu jest więcej miejsca, nie? No to zawsze powoduje, jest miejsce dodatkowe, jest to jeszcze miejsce, za 4 puszczę. A po fajnej porze to jeszcze go dopuszczę, nie? Dobra. Tak jest. Ale ona też ma super upierzyni. No, mają. Mają taki te... To jest pełna siostra od tego złota. Znaczy ona miała, to jest ta, co miała nagrodę, ja? 24 w Polsce, bo ja piąta w okręgu, a
później się okazało, że według oceny tych sędziów na Ogólnopolski to by była druga w okręgu, nie? A wiesz co, to są tak małe różnice, że to nie ma co, bo to ćwiatka w tą robi. Dokładnie. To robi. To już naprawdę potem są szczegóły. Też trzeba mieć szczęście. Musi gołąb być piękny, ale to też trzeba szczęścia, żeby ten piękny gołąb był, że tak powiem, doceniony na tej wystawie. I może troszkę widełek jej brakuje. Nie miała tutaj w jakiejś ocenie tam niżej trochę? Ktoś jej musiał dać. Nie, wiesz co, 8,50 miała wszystkich. O, wiesz, no, 8,50 to nie ma źle, ale wiesz, można było być 8,75, nie? No, do tego godą. To te 50 to już jest ten troszeczkę. Ale upierzyni ma kapitalne. To jedynie potem, żeby dostać na pełni upierzenia, wadni można mieć. Bo jak ma wady, to i za te miękki też nie pomoże. A jak nie ma wad, to za miękki do kłodu się. Tam idealny. Ale ma mięciutki, zdrowo. Mięśnie ma super. No te plecy minimalnie mogła mieć, no. Żeby do ideału. Tu jest pół siostra od niej. Czekaj, bo ja sobie na spokojnie, trzeba sobie ręce nastawić na rok po tym, jak po tym wystawy przyjdą. Wiesz, jak ma sędzia potem na wystawie oceniać, wiesz, albo ma na gołębniku jakieś ładne gołębie, albo mieć coś do porównania. No skoro u ciebie są jakieś, co były pierwsze, złoty medal na olimpiadzie, drugi na olimpiadzie, czy reprezentacji Polski, wiesz, to można... Dokładnie. Celownik założyć, nie? Wiesz, widzisz jednego takiego, drugiego, trzeciego do porównania, no to po to przyszłeś, żeby sobie na spokojnie pomacać i zapamiętać. Dokładnie. Coś tam na gołębniku potem, a jak ktoś, wiesz, gołębia nie trzymie przez cały rok, a potem idzie wystawy oceniać, nie? No to jest takie troszkę nieporozumienie. Bo jak to mówię, ale mimo wszystko trzymiesz co roku gołębia cały czas, to tak się w ręce ta by utrzymuje ten kurs. Kładną samiczkę, to jest 3 latka, tak? A jak ci leciała? Bardzo dobrze, ta zrobiła 8, ale z 500 siadała w czas na oddział. I te szeki to jest rodzina? To jest rodzina. Bo tamtym był szek jeden, drugi. To znaczy te akurat z tamtymi siekami to nie ma nic wspólnego. Natomiast ona jest pod... Tu jest półsiostra od niej. To jest matka brązowej medalistki z olimpiady. Matka brązowej medalistki. Ta zrobiła 10 konkursów. Matka brązowej medalistki. Ta zrobiła 10, no bardzo fajnie leci. Ale widać, że po piórach na slotach dostają popalić, bo tak muszą mieć. Nie ma zmiłuj się. Trochę widać, że tak w dupę dostało. No wiesz co, no tu teraz jest puder, bo parę dni nie było. Puder jest. To się odbije lotka. Te lotka. Na większy, widzisz o co chodzi. No widzę właśnie, że wiesz, są, że w dupę. Tam była pierwsza w okręgu. Też się zogona, czy coś wypierzyła? Nie. No to jakby. Ta była pierwsza w okręgu w klasie sportowej w standardzie, też 92-25 dostała. W standardzie też by mogła stanąć. No. Znaczy, druga sprawa, kiedyś były, znaczy dzisiaj są te gołębie, bo ciężej zrobić konkursy. No na pewno. Znaczy wiesz co, no, tych gołębi co by kiedyś to w ręce nie miałem, to się nie wypowiadam, nie? Ale no... No, ale jakby wiesz... Ze zdjęć to te gołębie się nie różnią, tak powiem. W gazetkach widzę te zdjęcia hodowcy. No. To te standardy z lat 70-tych, 80-tych to były inne. To były takie bardziej standardowe, jeśli chodzi o te niepustowe. Te głowy, no. No i pióra do samych, można powiedzieć, obrączek, wiesz o co chodzi. No inaczej to wyglądało, nie? No, znaczy do pióra do obrączek to jest wada sportowy, dzisiaj, no to już jest od lat inne. A ma tu wyrwane piórko, popatrz, dziwnie ten obrączek. Nie. Tak trzymie na dwie strony? Nie, mówię, rozłożyło się to, musi się to. I to porozkładało. Wiesz, jak jest więcej fajnych, to potem coś fajnego wyjdzie, nie? Mhm. A tam ta rzeczka? Którą? Ta sieczka? To. Ta niebieska? Nie, tu w łączkę. No to złapił. O, ta co ci chodzi tam, co? To za mało, czy to ta? No to jest siostra od tamtej. Aha. Od tej 24 w Polsce. To jest pełna siostra z gniazda od złotego medalistki. Wyobraź sobie, ta samiczka miała 9 pod rząd pierwszych i na 10 locie na maratonie się zrobiła. Po 3 miesiącach ubrudzono ledwo żywo, dosłownie, no niesamowite. 9 miała na 9. Skrzydła coś tak nerwowo jedynie trzymie? No, nerwowo.
No wszystkie takie podobne są, to potem musi coś wejść. Skrzydła dziwnie trzymie. To teraz, wiesz? O, to będzie tak. Spięto. Ty widziałeś, że ja cię chciał chytać i cię zdenerwowałeś. Czyś miała pierwsza nagroda. Czy te wszystkie gołębie dołożysz na wszystkie loty, nie? Że tam jest na krótki nie, tego. Nie, na wszystko. To mnie zaskoczyło, że Mikołów, a to Radziąków, nie? Że jakby... Że w Mikołowie mieszka, że my to tam dali, a potem kurde Mikołów. No, także to w przodu. Bytom Świętochłowicie, a rejon Radziąków. Aha, Bytom, bo to część Mikołowa poszło do tego? Nie, wiesz co, kiedyś Borowa Wieś była w Rudzie Śląskiej lotowała, nie? No. No, a Ruda Śląska się połączyła z Chorzów, Bytom Świętochłowicie, nie? Aha. Ruda Śląska jeden została zlikwidowana. To były dwie, bo 153 i 152, nie? Rudy. To jak Norbert Kołodziej był. Tak jest. To od którego roku lotujesz? Od 2011 na młody. No z przerwami takimi, bo wiadomo jeszcze, to nie było od mojego gojnika, tylko od babci. No. To dziennie trzeba było 12 km dojeżdżać. A to nie miałeś tu od początku gołębi? Nie. Tu od 2017 roku. 2017, czyli nie. Te gołębie, co zacząłeś to lotować, to 2017 to właściwie ten twój najstarszy, to pierwszy gołąb. No i jeszcze 11 zrobił. To jeszcze swój. A samiczka zrobiła 10, a trzecio zrobiła też jeszcze 9. Mhm. Ta była wystawiona w kategorii H. Ta była wystawiona? Nie, a też pierwsza nagroda w rejonie, bo ciele w rejonie. Znaczy za standard w swojej klasie, bo nie była w standardzie. Nie, za standard nie. Ale była w jakiejś innej klasie i dostała tam za standard pierwszą. No ale to się nie dziwię, bo taką budowę, że ona w standardzie powiem ci. Mogłaby stać na pewno. Nie jednym okręgu by była w reprezentacji. Mogłaby stać w standardzie. Właśnie. No ta na przykład jest, o to ta siwka, ta staro matka tej olimpijki była słabi na widełkach, nie? A tam o tak kapitalny spód. Plecka zaraz do tego trzymie. Powiem ci, to jest taki mój ideał, jak lubię gołębie. Pospinano. Tu się tej widełek nie musisz obawiać, że idą myli. 8,50 pewne, a powinni nawet 8,75. Tak, ale nawet najbardziej wybredny nie do myli niż 8,50. To mo pewne, nie? Piękno. Ona tak naprawdę jest jedna z lepszych tych samiczek tu twoich. No i córka. Ta zrobiła 11 i 10 ostatnie 2 lata. Ta jest, aha, to jest po jak już roczna, ta jest 18 rocznik. Ta jest z 19 roku. A ta z 18. Ja. No a ta matka jest w pewnym sensie lepsza, ale... A ma jeszcze plecy lepsze. Ta jest potężniejsza, jeszcze ma plecy lepsze. Też miała pierwszą nagrodę w oddzieli w rejonie, w standardzie. W klasie sportowej, nie? Chociaż to innego, jak ona mniej zapasiona będzie, ale ona na przykład, ta matka ma lepsze widełki, nie? Ta może jak będzie mniej zapasiona, też tu po piórach dostała. Widzę, że haratane na lotach są strasznie. Każdy lot musi i nie ma miłość. To widać, że tu na lotach to one cierpią. Czyli wszystkie mają, to wszystko dołożysz na 700? No, większość poszło starych. Jak masz 27 starych, a ile dałeś na 700? Chyba 20. No to nie bardzo co zostaje, nie? To czekaj, to u was tu kiedyś Bytom, to Chorzów, to Żak latował, ja? To też to Żak, był. Żak, tak jest. On już nie lotuje. A ty je parujesz pod kątem budowy, żeby je dobrać, żeby coś się uzupełniały, jak pożysz? 25 dm na maraton, no. Ty jak pożysz, to tak jakby zwracasz uwagę, żeby na budowę, żeby się dobierały, czy to już przez to, powiem, że ich tyle ładnych, tak, to już... U mnie, żeby w ogóle go był na gojniku, to musi być super zbudowany, także jak paruję, to nie ma problemu. To nie ma problemu. No. A na przykład jakieś drobne niuanse, że ten ma super, to już nie to jest... To znaczy, żeby się uzupełniały, nie? No. Żeby stworzyć tego ideała, no to trzeba gołębia sparować jednego z drugim tak, żeby
Wiadomo, jak jednemu coś brakuje, żeby uzupełnić to przez tego drugiego. No wiesz, ona ma fajne widełki, ale już by jej dać samca test, to mu troszeczkę brakuje, nie bardzo. Jej mówię, żeby to znaczy, to jest samica do sportu i tu standardu w ogóle z nią nie wiąże, nie? Mhm. Czy znaczy, wiesz, ona w standardzie, znaczy jest, tak by się go dość zdobyła piedynkę, nie? Jest mniejszym gołębiem i to... Ona jest większa od tej matki, to nie jest mało, to ona jest wielko. Ale to nie jest taki standard olimpijski, nie? A po drugie, to ona w ogóle nie niesie. Wyobraź sobie, że nigdy jajka nie wniosła, nie? Co? No. Tak. I tak szkoda troszeczkę, no bo i mam dwie takie samice najlepsze z 19 roku, ani jedna nie niesie. Nie wiem dlaczego. Ta akurat jest imbredowana, bo jej matka to była wnuczka takiej super samicy rozpłodowej od braci Mentel, a tata to był ojciec. To znaczy był imbred i leci z imbredem. Ja. To jest, ale to jest jedyny imbred, co się sprawdził w lotach. A jak mocno imbredowano? Ta jej matka, to ci mówię, wnuczka super samicy rozpłodowej sparowano ze synem samicy, tej samej samicy, nie? Wnuczka ze synem. Wnuczka... Jej ojciec to był wujek od tej matki, nie? Czyli nie tak tragicznie imbredowane, bo to jakby... No, drugie na trzecie pokolenie, no. No bo kuzyn na kuzyna, no to się już lotuje bez problemu, trzeci na trzecie, a trzecie na drugie to jest taki imbred, ale nie taki fez, no ojciec na córkę, nie? No nie aż tak, nie? No nie, no takich rzeczy. Czy brat na siostrę, nie? To... Ale wiesz co, te imbredy zauważyłeś, że one... Ale widzisz, ja ich nie niesie. Nawet z tych kupnych... Mhm. Na przykład co tak imbredują te gołębie, później nie są jajka te samice, wiesz, takie to są naporowane, bo to żeby mieć czystego, nie wiem, pitbulla, to parują trzy pokolenia nielotowane i oczywiście wszystko parowane dziecko na dziecko, dziecko na dziecko i te samice to wszystko ma problem z jajkami. Mhm. Znaczy dużo gorzej nie są niż takie skrzyżówki, to wypultają, nie ma problemu. A te sprowadzone, to na przykład, to widzę, że te gołębie dużo gorzej nie są, nie? Złap tam w stronę. Tam, legale, no. To jest matka od tego najlepszego mojego samca. Ona jest w rozchłodzie, bo złamała skrzydło przy pierwszym wypuszczeniu za młodzika. W 2015 roku jeszcze tam u babci. A tu ma. To jest samica bomba. No. To jest jeszcze ze starego Holendra, sprowadzonego tego świętego. I to jest co, matka? Od tych dwóch samców najlepszych. Tego pstrego, co robi tam 10-9 i z tego nakrapianego, co był 2 lata z rzędu najlepszym samcem oddziału. Ale mu tu te plecy i... Super samica. Jej wnuk zrobił te 11 konkursów, ten 6-letni, o którym mi tam gadali wcześniej. A ona jest jeszcze z 15 rocznik. Powiem ci tak szczerze, że jeśli chodzi o samce lotowe, to tylko z tej linii mi się sprawdziły. No najbardziej, nie można tak powiedzieć, że tylko z tej linii no, samce lecą. Tak bym to ujął. Znaczy to co, nie jest tak, że ona ci dała tą budowę wszystkich tych gołębi? I budowa i sport. To, nie. Jeśli chodzi o standard, to jeszcze są. Jeszcze jest tutaj jedna lepsza. Ale ma potencjał, żeby fajnego samca dołożyć. 15 rocznik, to jeszcze płodzi, nie? Jeszcze płodzi. Znaczy płodziła, no na pewno, a to będzie 9-latka. W zeszłym roku była ze złotym medalistą z olimpiady. No. Jedna córka zrobiła 4 konkursy młodo, a 3 samczyki pstre, wyobraź sobie, wszystkie mi wziął jaszczą, nie? Także no. Ja tu jechał pod lasem, tu masz blisko las. Blisko. Ja tak przejeżdżał przez las, no o, ciekawe, czy masz problemy z jaszczębiami. Bardzo wielki, tak 30 młodych rocznie. No tak wjeżdżałem go, kurde, to jest środek lasu, kaj tu też mieszkasz, nie? I wyobraź sobie, jaszczą siedzi na wysokim napięciu, tutaj oddalonym niedaleko na słupie i normalnie czeka. Jak puszcza gołębie, no to zaraz atakuje, nie? Ta nie loce cały czas, nie? Nie, ta jest w rozchłodzie i tak trafiła przypadkiem, no bo złamała te skrzydło. No ta może siwkę. Można powiedzieć, ta, że to jest czerwoną, co to jest? To jest od niej prawnuczka. A to była na wystawie jakaś, czy nie? Ta jeszcze nie była, to wszystko przed nią. To jest, a to jest młodo. Dwuletnio teraz, no. Bo to tak by... Jeszcze jest taka kwestia, że jedne gołębie jak się w klotce prezentują, nie? Bo to jest tak, że tego do końca na żywo w gołębniku nie zobaczysz. Czasami jak dojdziesz do klotki, między inne dopiero widać tę różnicę, ale po plecach tu stoi ładnie. Faktycznie jak zmężnieje jeszcze głowa. Złap tam ta niebiesko. Która? Tam z niebieską obrączką, tak o widzisz? Czekaj, niebieska. No ta co tutaj. Za tą, to jest matka standardu na gołębniku. Dokładnie. To jest samica od braci Gabry z Nowego Sącza. I to jest samica, którą wydała przy olimpiadzie. Aha, no to już wiem czemu. To już wszystko wiesz. Ja.
Z tego Gołębia nie było jeszcze słabego lotnika. No i słabego standarda. Daje wybitny standard i wybitny naprawdę lotnik. No, no tak, tak, jest, tak, tak nabudowane plecy. To jest niesamowite. Tak nabudowane plecy. Głowa wszystko, no upierzenie, no, no podstawa hodowli. 8 lat już ma, nie? To jest petarda. Nie, no i nam potem. Są z niej 4 córki stare, to najgorszą o 9. A ogólnie dzieci były 4 razy pierwsze na oddział po nim. No tak, moimi starych. Wiesz, no ma takie te plecy, że mocniejsze od tych samcy. Tak jest. Tych twoich olimpijczyków. No. To ten siwek? To je? Ten siwek nie, ten niebieski białolot z olimpiady, ten złoty medalista to jest syn. Aha. Brązowa medalistka to jest wnuczka. Pierwszy w Polsce w standardzie w 2020 roku był też wnuk. Wnuczka była 6 w Polsce, teraz syn był 9 w Polsce. Córka 24 w Polsce i jeszcze prawnuk był 8 w Polsce. Wiesz, zaskakujące jest to, że dużo ludzi hoduje tak pod standard, żeby zrobił 2-3 konkursy na limit i szedł na wystawę. Nie, nie. A u ciebie lecą lotniki, to troszkę inny standard. Bo przede wszystkim sport, a o standardzie to dopiero myśla po lotach. Bo ci powiem, że dużo ludzi, wiesz, tam kombinuje nawet te standardy, taki wkrzyżowuje, wiesz, to biedostwo ledwo tam jaki konkurs upuczy, nie? Nie, nie, nie. One są niby ładne, ale tam, wiesz, modlą się o konkursy, nie? Modlą się, żeby jakiś tam biedny konkurs zrobić. Moim zdaniem nie tędy droga, bo... Mimo limit, to już na wystawę szykują, już nie posyłają tego gołębia. A to go że lotniki z nich wychodzą. Wspaniałe. Są plecy. Ona ma te plecy, no to ja no. Ale to nie jest jedna, może ich porę. No dzieci, wnuki od tej samiczki to... W 7 miejsce w Polsce to można powiedzieć, że zrobiły te gołębie. I maratony ci też po nich robią. Szczególnie maratony, 500-ki. W zeszłym roku w jednej 500-ki była tak, pierwsza na gołębnik córka, drugo, trzecio i szósto. Także no coś niesamowitego, nie? Jak ci trzy córki siadają pierwsze, czas na oddział z 500-ki, no to... No jest taki zaprzeczyni, bo każdy by chudego chciał i tego. No widzisz, no. Tej samicy bym nie oddał za żadne skarby. Rocznik 16. Chyba już taki samicy nie wyjdzie. Ośmiolatka. Jest szczęście, żeby takiego gołębia mieć. Ty i to jednak przypadkiem, że ją dostał. Nie, to jest samica kupiona na giełdzie gołębi od braci Gabryś. No na giełdzie, ukłosa żeś kupił. Ukłosa. Znaczy przypadkiem, nie miał rzezi w ręce. Nie miał rzezi w ręce, ale już na zdjęciu wygląda przepięknie. Nie? Jako późny gołąb, także wpadła mi w oko i urzekła mnie. No wiesz, to trzeba wiedzieć, no co, zdjęci było, no to nie wiesz jakim o plecy, resztę, no co, na zdjęciu. Ale to się telefon wykonało i się zapytało, to miał być samiec później. No to a. A potem się okazało, że to jest samica. Wiesz, to dobrze trafiłeś, bo ja byś no. trafił w drugą stronę, że ci się samca późnego zrobi sam... nie, z... Te samicy samiec. Ze samicy samiec to gorzej, jak to miał być samiec, bo widział, że jest pięty, że wiesz, miał te walory, a potem się zrobiła samica, którą ma... Od tej samicy matka i ojciec to były też super lotniki u braci Gabryś. A kogo to? Gabryś skąd na ich tak? Z Nowego Sącza, Piotr i Rafał Gabryś. Gołkowice Łącko lotowali tam wtedy. W tak. każdym razie matka robiła po 12-13 konkursów i była w czas na okręg w Brukseli. Mm. No, także to jest no wybitnej gołębi od nich. Oni z Brukseli jeszcze dali mają. Jeszcze dali. Bo Nowy Sącz to oni 1200. W strefie albo któryś tam, nie? Albo pierwszo. W każdym razie no to. No wielko samica jego do maratony. I takiego im, no super daje lotniki. Syn był drugi na 20 042 sztuki w rejonie. Córka była pierwszą w oddziale roczną z ciężkiej 500 z Deminu pod wiatr. Tutaj ta jedna samiczka jeszcze to jest jasno niebiesko, to była, o właśnie tu jest. Pierwsza też była w rejonie. No, no. Także na 8,5 tysiąca gołębi z 300 ponad kilometrów jako roczno. No i jeszcze była. Jeszcze samczyk był jeden, pierwszy w oddziale na młode, trzeciego lotu, w 2019. Samica, no bomba. Kuszczę mi już, fajne. To jest jej córka ta wyżej, nie? Aha. Też podobno, widzisz. Ta zrobiła 9, ale 3 500 i 2 maratony. Jako za żart to? No. Chcę to może złapać. To są śmiałe gołębie, bardzo inteligentne, powiem tak szczerze, no.
Gołębie idealne. Piękne, dobre i mądre. Ja się też nie rzucam na gołębie. No. Fajno na spodku jest. No matka jest mocniejsza. Ty miała pierwsza nagroda w standardzie w rejonie, tyle w swojej klasie, bo była wystawiona akurat chyba w kategorii I. No ogólnie jest dużo fajnych, a pora jest rodzynków, no i potem je wynik, bo one wszystkie są fajne. Tu nie ma średnio jakby standardu jest wysoko, nie? Że już po tym z tych jeszcze są jakieś rodzynki, bo na każdym gołębie ja też wybieram jakieś na wystawę, że są ładniejsze od innych. Ale wiesz, tu masz dość wysoką średnią ogólnie tych gołębi, że nie ma takich... Jakby te słabe, normalne są powyżej średni, nie? No i potem jakby się trafiają z 2-3 rodzynki, które wiesz, chycisz. Jeszcze wiesz co możesz chycić, bo jak już kiedyś wystawa, no to wiesz czego szukać, bo trzeba wiedzieć też co wystawić, nie? To znaczy ja się też uczę na sędziego, a jeśli chodzi o... Uczysz się teraz na sędziego? Ja. Chodzisz na kandydatów? Chodzę. A nie wiedziałem. No widzisz. A jeśli chodzi o standard, to od kiedy teraz? Taki starszy hodowca, właśnie co miał na olimpiadzie gołębie, też od teraz. No to on mnie nauczył oceniania gołębi. Kiery? Starszy hodowca? Gerard Spalek. Miał też na olimpiadzie. Spalek? No, Spalek. A Spalek? Nie Spalek. Nie Spalek. A to inny. Miał też pierwszego w Polsce połowego samczyka. Dwa razy chyba był pierwszy w Polsce. A ty nie wiedziałeś, od kiedy chodzisz teraz w tym rzucie? Od teraz, no. Znaczy to już rok byłeś w sumie, już potem ten rok już wystarczy. No, w zeszłym roku był egzamin wstępny, nie? No. W listopadzie, no. Ale jeszcze żadnego nie było tam spotkania, nie, jeśli chodzi o kurs. Teraz w styczniu miało być, no ale na razie może teraz w lutym będzie, nie wiem. A to nie byłeś na tych? A już jako asystent? Jako asystent chodziłem już na trzech wystawach byłem. Na okręgowej i na dwóch rejonowych. No to bardzo dobrze mi tam szło. No ale tak jak powiedziałeś, no jak ktoś gołębie takie trzymie w rynku, to wie na co patrzeć, no to niestety to bez tego ani rusza. No sobie w domu robisz miarę, to już wiesz chycisz, że to się nie nadaje, nie? No ta miara to już robię od 20 lat. Możesz ładniejszego w domu, więc chycisz na wystawie i wiesz, wszystko co jest brzydsze to od razu leci w dół. Dobra, to się dobrze ocenia, bo to się nie nadaje, ty nimo pierzo, ty nimo tego. A wiesz, jak twój najładniejszy jest, to potem... Wiesz, te gołębie cię zaskakują w tej klocce, nie? Jak nie możesz co zaprezentować, a jeśli ty masz porównanie w chałupie, to jest dużo łatwiej. No bo ty masz olimpijczyka, jednego olimpijczyka, drugiego olimpijczyka, no to same swoje olimpijczyki se chycisz, nie? I już czujesz, jak to ma wyglądać na podstawie tego, że o, tego ocenili, nie? To nie ma lepszej drogi, nie? Zgadza się. No. To nie wiedziałem, że to się na kurso konferencji będziemy widzieć. One zawsze są... Na wiosnę nie, na wiosnę już teraz nie ma. Czy też chyba jest w styczniu? Nie, w styczniu chyba tylko wyborczo było. Chyba tylko w październiku, bo w zeszłym roku była w styczniu, bo była wyborczo, nie? I dlatego były wybory nowych władz, a normalnie... To akurat w listopadzie było, nie? Wtedy było to przeniesione. No. A teraz kandydaci byli, to nie brali kandydatów na ten pierwszy zjazd w listopadzie, to nie było cię w październiku. Nie było, to jeszcze nie było, bo egzamin wstępny był chyba koniec listopada. To wyście są dobrali, to są dwa rzuty. Nie. 8 osób startowało. Dobrze. Ale wiesz, jak się to lubi, no to sama przyjemność, to ocenianie tego. Ładna jest ta siwka, ty. Jak stoi na ziemi. Ja nie wiem, jakie to. Łap tam ta nakrapiano, tam jasno. Czekaj, ona tu idzie do mnie. Tamta z niebieską obrączką. Ta jasno nakrapiano. I to już widzę, no. 16 roku, no. To jest długo moja najlepsza samica rozkładowo, też z 16 roku. To jest samica od Wędzla. Od Wędzla? Nie. Yeah. Tej samicy lecą dzieci, wnuki. Wędzel też tam do ciebie. To jest z 16 roku, bo też Adam pozwolił mi sobie wybrać. Aha. No i wybrałem gołębie takiego. No chyba każdy takiego gołębia by chciał mieć. Pierwszych konkursów to już można powiedzieć było. 7-8. Ale też ma fajne upierzenie. 7-8 pierwszych konkursów zrobili dzieci. A w setce to większość moich konkursów szwicowych to robią te gołębie. No i to w sumie po długi dystans, bo mentel się tam specjalizuje w długim dystansie. Te gołębie robią wszystko. Ale szwica szczególnie właśnie z lotów 300 km. To taki koronny dystans tych gołębi. Ona ma upierzenie jak twoje gołębie. Tak jest. Na widełkach jest troszkę słabszo. Mhm. Tutaj jakby. To jest matka mojej najlepszej samicy lotowej w życiu. Siwki takiej tu też jest. Siedzi tam w rogu. 29 razy była w czas na oddział. Teraz już na emeryturę idzie z 17 roku.
Jej dzieci też super lecą. Także no naprawdę pociecha. Upierdzi. Ta samica się wywodzi z Jansynów, z Zero Jedynki od Jaworski Michalak i z samczyka od Kajzra Bolesława. Także no... No, ty idziesz samca fajnie spiętego i już dzieci też się trafią fajne. To tak o drugą matkę gojnika. Można powiedzieć, że takie matki gojnika to są pszyta. Nakrapiano pstrota niebieskowita. Ale mało dużo pierzu taki. Super go. Jak tak odasz, byłeś dzieci, tam... wnuki robią po 10-11. Bardzo dobrze. Byłeś kupić, to byłeś se sam wybrać z iluś gołębiu dobrego hodowcy, przebrałeś. Ty się podobał, dałeś do hodowli i trafiło, nie? Trafiło. No, od razu dostajesz wtedy budowę taką jak chcesz. I wiesz, dzisiaj w sumie ktoś zacząć hodowlę. Jak się ktoś z nocą wybrać, to jest tyle gołębi dostępnych, że zajedziesz, to sobie zawsze wybierzesz to, co ci pasuje. I w sumie mając wiedzę, to łatwiej by było zacząć niż chyba nawet hodować te swoje. Chociaż ty już masz duży poziom do standardu, to może tego, ale aby ktoś nie miał, to chyba łatwiej by było zajechać i pokupić ładne gołębie. Na pewno, do jakiego... i zacząć na bazie jakichś ładnych, niż na przykład masz brzydki i co z nimi zrobić, nie? Tak łatwo się ich wyzbyć, nie? Jak zaczynać to od dobrych, od ładnych gołębi, bo... potem ciężko się hoduje, żeby je poprawiać, ładnie. Nie? Ładna jest, ale upierzyni ma świetne. Świetne. Glazera. Tam jest ta na rogu, mogę być? A ta tutaj siwka, co na ziemi chodziła w tym lata. Ja to jest wnuczka od tej córki. To jest ta wyżej, nie? To jest ta córka. Ja to jest córka. Ale siedzi grzecznie, to może zaczeka. Też ładna. No też ta może w przyszłości, jak zrobi konkursy. To jednak bardziej typ lotnika już, nie? Mniejsze gołąbek. Znaczy no ja troszkę. Znaczy tam wiadomo, w klasach sportowych jak pójdzie, to zgarnie, no bo to wiadomo jak gołąbie wyglądają. To jest taki jak te moje samiczki, taki o typ zgrabny lotnika. Do standardu może ładno, ale troszkę brakuje. Upierzeni mo, nie? Mhm. Ale może wydać dziecko dać do standardu, bo jak zależy co dostanie. No w genach każdy z tych gołębi ma coś fajnego, nie? Mhm. Także może faktycznie z każdej pary może coś wyjść. No. No to jak jest więcej jeszcze tam to wyjść, tak widzisz? Pytą tą starą i nie będę ich męczył, więc... No to łapią szybko, bo ona jest taka dosyć ciekawa. Aha, akurat. Pewnie, że akurat nie była dziko, tak na mnie czekała. I z tej samiczki tak, młody był, drugi w rejonie Radziunków, kategorii F. Samiczka roczną zrobiła 10-10, dwa lata temu. Teraz syn jest szóstym lotnikiem oddziału młody. Drugi syn młody był trzeci i czwarty na oddział. Ty zrobił 4 konkursy. Kolejny syn zrobił też 4 konkursy. Kolejny syn zrobił 3 ostatnie. A to 4 na 5 wkładań, o młody. Ja. A tak jak ci mówię, roczno 10-10 zrobił, a nie testuje. Ma plecy kapitalne, dość nerwowo, a patrz jak trzymie. Ta była pierwsza na oddział, pierwsza, drugo, trzecia. To jest twoja najlepsza samica. Najlepszy mój gołąb w życiu. Stała już na lot. No też lotowano nieprzerwanie. No ale tylko jedną, ty w sumie jeden gołąb pod takim piórem, że tu chęcił wszystkie inne, nie masz takie. No ta tutaj była, no wiesz, jak gołąb daje z siebie wszystko. 17 no, rocznik, no. To może takie coś wyrosnąć, nie? Może, też glazera, ale ładny glazer. Taki ciemny. Była pierwsza na 7000 na rejon, drugo na 7627 sztuk. Bardzo dobry gołąb, wybitny. No i daje gołąb, dlatego już teraz do rozpłodu zostanie przeniesiono. A, bo tam, ile już? Ona właśnie była w połączeniu z tym najlepszym lotnikiem w moim życiu, tym samczykiem. No to dzieci i wnuki, można powiedzieć, zrobiły tego czwartego przodownika Polski. Bo jej dzieci i tego samczyka był znowu sparowany z tą najlepszą samicą rozpłodową, nie? No. A ona jest córką tej odmętki samicy rozpłodowej, także to się wszystko wiąże ze sobą, no i właśnie tak, ona jest córką tej wyczki, no. Mhm. Ona jest córką tej wyczki mędlowej. Mhm. Aha, piękna. Ładnie, i zleciała. Dobrze. Jestem nowy, jeszcze wloty dwa muszę powiesić. A, jeszcze wiszą, nie? Ja jeszcze. Nowy gołem. A czekaj, na kierek po kierunek masz ten nowy gołemnik? No właśnie taki północny zachód, no niestety. No ale nie szło inaczej. Tak jak działka pozwoliła. Tak, a tu jest stary, z którego do tej pory wyniki były, co? Tak jest. Nie idzie narzekać.
Nowy, nie jak jest ktoś... najpiękniejszy, ale, ale nowy, piękniejszy, ale żeby dał połowę tego, co ten stary. Dokładnie. Ileż olimpijczyków? Znaczy to może tu tak... były 4 gońby w reprezentacji Polski z tego gojnika. No. No ale tam 7 miejsce na młode w tym roku, nie? Aha, tak, z tego. Mistrza okręgu zrobiłem, no to... W GMP czy w kategorii A? GMP. W GMP, tak? Kategoria A też bym miał i mistrza regionu. No, że było, wynik, było trzeba coś trzeba było wybrać, właśnie. Czyli trzeba coś zgłosić, tak? Tak? To ile w GMP miałeś? 953,08 chyba. 08. A w kategorii A ile miałeś najlepszy wynik? 165. 165. No to... Ale ciekawy. Wiedziałem, że w regionie może by na drugim. Teraz przeszliśmy tutaj do gołębnika gołębi młodych tegorocznych. Tego, co mam w ręce, to był trzeci w okręgu, tak? Ten był trzeci w okręgu, tak. Trzeci w okręgu, czyli minimalnie mu zabrakło, żeby iść na ogólnopolską. Ale drugi i pierwszy też był twój? Też mój. I trzy pierwsze były trzy twoje? Trzy pierwsze, tak. Aha, czyli wszystkie... I piąty też jeszcze. I piąty też, tak. To ja sobie... Czyli pierwszy z okręgu Katowice w standardzie. Nie, trzeci. To jest trzeci. To jest, co jest trzeci? Tutaj masz pierwszego. Tu jest pierwszy. Dziewiąte miejsce w Polsce zrobił. Dziewiąte w Polsce. Dziewiąte w Polsce. No to tam ile w punktach? Pół punkta? Różnicy między okręgiem a ogólnopolskim? Znaczy nie, chodzi o to, ile mu brakło, do ile tam mniej więcej zabrakło do... Wiesz co, no nie, nie całe, 0, tam 40. Tam niecałe. Są wyrównane to już wszystko, no. Nie? No dziewiąte to też bardzo dobre miejsce, jakby nie było. Może będzie miał jeszcze szansę na stare, jak zmężnieje, zrobi wynik. Będzie lotowany, to będzie miał szansę, zobaczymy. Może więcej takich, to na pewno do rozpłodu nie idzie, tylko jak mówisz, idzie nie, na loty. Do lotu. Do lotu, więc kariera przed nim. Przed nim, tak jest. No, jeszcze będzie miał jeszcze okazję się wykazać. Może jakieś konkursy zrobi, to w jakiejś sportowej klasie za standard. To... Tak jest. To po tej najlepszej samicy rozpłodowej, syn także. Po tej najlepszej twojej samicy, tak? Tak jest. Tu jest drugi z okręgu, pierwszy z rejonu, a ósmy w Polsce. Aha, czyli ósmy, dziewiąty w Polsce. Tak jest. Aha, czyli ten był, minimalnie różnica między nimi była. A ten faktycznie jest, znaczy teraz je odchudziłeś, nie? Mówisz, że są na diecie. No, ten jest... Też super. I to jest z której? Ten jest z brązowej medalistki olimpijskiej, syn. Czyli w rejonie był wyży. W rejonie to był mał... pierwszy. W rejonie był pierwszy, a potem... Okręgu był drugi, okręgu a był znowu na ogólnopolskim. I znowu był minimalnie, ale to tak przed jest. Tym to chyba musiało być o setne. To musiały być tam różnice albo... Te same punkty miały w okręgu. No, to musiało być po prostu tam małymi... Tak jest. Ale na ogólnopolski też musiało ich dzielić tam minimalnie. Bo niemożliwe, żeby... No po prostu tak to jest, że to są jakieś drobne zawsze niuanse, decydują też te szczęście trzeba mieć, dlatego nawet między twoimi dwoma gołębiami, że na jednej wystawie się mijają, na drugiej są tak na równym poziomie, że... Dobra, czyli ten był drugi w Polsce, ósmy w Polsce. Ósmy w Polsce, drugi w okręgu. Tak jest. Dobra, ładny. Glazerek. Ten był piąty w okręgu. I ten piąty w okręgu. No wiadomo, już nie był na ogólnopolski, bo... Chyba przechodzą. No i potem kwestia, jak się przygotuje na ogólnopolską. Może być tak, że ten, ten który był... Nie doje, czy coś nie ma apetytu, czy coś męczy i... Jeszcze potem trzeba z tego okręgu idealnie przygotować wyżej, nie? Tego gołąbka. Z rejonu przechodzą 4, no to 4 samice, 4 samce, to wszystkie 8 to były moje reprezentanty, nie? Aha, z rejonu? Z rejonu. Co do, a wy macie jak w katowickim, że macie rejonową? Rejonową wystawę, no i reprezentacja rejonu idzie na wystawę. Ale okręgu. W rejonie 4 były, tak? 4 młode? 4 samice, 4 samce młode, to, no. To samcy w standardzie starych szło więcej z rejonu, tak? 8 samców starych i 8 samic starych. Aha, czyli tak macie zrobione. Miałem 3 pierwsze w rejonie samce stare, 4 pierwsze samce młode
i 5 pierwszych sami z młodych miast. W sumie nie wiem, jak to w katowickim, czyli to jest tak przyjęte, że rejonowe idą, z rejonów reprezentacje, idą, czyli muszą być rejonowe muszą wystawy. Muszą być rejonowe wystawy. Czyli najmniejsze, nie ma, że oddziałowe. Nie ma. Tylko że z rejonowych, czyli już te oddziały czasami tylko rejonową tylko robią. Rejonową. I z rejonu idą po prostu reprezentacje, no bo tu jest tych oddziałów dużo, nie? Mimo wszystko w okręgu. 20 chyba, 6. Więc jakby tych gołębi, żeby się pomieścić. Co roku mniej wiadomo. A, czyli 8, chodzi o standard młode, czyli wszystkie 8 były twoje. Wszystkie 8 moje, tak. To ładnie. No, udało tak, się. Jak to mówię. Tak dosyć, gdzie tam idziesz gołąbek? Tak przymknę drzwi, żeby tam nie uciekł. Nie będzie jeszcze ganiał. No to tak ładnie, bardzo ładnie. 8 na 8. No to już potem było trzeba wybierać z tych dali. Sądzę, mogłeś wybierać z tych, co. A i w okręgu był pierwszy, drugi, trzeci i piąty, czyli tylko tak. Jeden czwarty przedzielił te twoje cztery samce. Z moich gołębi jeszcze. Swojego? A samiczki, jak im wyszło? Samiczka była piąta i szósta i dwie były bez nagrody, ale tam miały niespierzone lotki jeszcze, to było wiadomo, niestety. Czyli na rejonie, po jednej lotce, budową wyszło? Tak. Aha, samce zdominowały. Samce się a to w ogóle może samca szczęści, bo olimpijczyki to też samce. Tak. Ogólnie z moich gołębi to samce fajnie wychodzą. Fajne. No jakoś te samczyki ci wyszły, bo to wszystkie sukcesy samce. Tak. Okay. No jedna samiczka była też trzecia w Polsce i brązowy medal na olimpiadzie zdobyła. A to jednak, no. Także samiczka też jedna się trafiła. To fajnie, dobra, puszczę już go. A i tu sobie młodzież, w tym roku młode polecą z nowego przedziału, tak? Tutaj jest. Nowy gołębnik, młodzież. Walczą o cele teraz. Bo one tu nie były, tylko były tam z boku. Były tam, od kilku dni tutaj są. I są przeniesione, a tam już gołębnik czeka na nowe pokolenie. Tak jest. Kiedy je parujesz? 1 marca. Taki masz termin, że wszystko 1 marca i rozpłód? Taki termin, bo przełożę sobie jajka po prostu z rozpłodu, no i dlatego. Aha, no to też, żeby mieć więcej młodych z tych bazowych. Czyli one właściwie będą za mamki większość robiło. No część tak. To chyba, że te akurat może się załapią z olimpiady. Znaczy z olimpiady, z ogólnopolski to były nagradzane. No to na pewno coś tam wychowają swoich. A samiczki tam masz dalej, tak? No możesz przejść, otworzyć. Może pokażemy. Przesuwać się. Idźcie. Idź, uwaga. Idź, nie chcę ci nogę przyciasnąć. O, ty tu samiczki. I tu jest. Normalny, klasyczny przedział, totalką polecisz. Tak. I tu siedzą dziewczyny. A ci tak się spisało, że nie masz więcej samce? Właśnie jest więcej samców. No tak widzę, że tak samiczek to tak... Mało, 27 samic jest, a 31 samczyków. I to już 10 wydałem, nie? Aha, czyli było dużo więcej samców. Dużo więcej, no. O. No właśnie, ja kiedyś. Kiedyś hodowcy jak gotowali wdowieństwem, to się cieszyli. Super para to taka, co wydaje samce, tak? Kochali takie pary. Tylko od paru lat przeszło na to, że ludzie lotują albo totalem, albo klasykiem samic, nie? I na przykład wychodzi mi więcej samcy, to ja jestem niezadowolony, wolałbym samiczki, nie? Bo się samiczkami lotuje, a to jakiś taki przyszło od starego wdowieństwa, od iluś lat, że starych hodowców, że dobre pary to takie, co wydają samce, nie? No bo lotowało się w klasycznym wdowieństwem tutaj na Śląsku, no to oni sobie cenili właśnie te samczyki, no bo co im, ile tych samic? Jak mu jedna na 5 młodych wyszła, to mu wystarczyło, nie? 5-6 samic wymienić. Dokładnie. No, a teraz wychodzi na to, że zaczyna się robić problem, że dobre pory to by były, żeby samice wydawały więcej, bo tych samic mało. Także siedzą dziewczyny. To pokażesz, którąś tu była na wystawie? Tam ta była piąta, szósta w okręgu. Ta wyczka? Ta nakrapiana była piąta, tak, te dwie. Pod ścianą. No. Ładne samice. To też jedna jest córką tej najlepszej samicy rozpłodowej od braci Gabryś, a ta druga to jest wnuczka. A powiem ci, jest laleczka. A ta wyczka, ta siwka też zresztą. Była na wystawie też. Ta siwka też zresztą, ale są ładne. Czekaj, aż spróbuję mnie złapać. Czyli ta była... A, w rejonie była... Ta była w rejonie... Już ci powiem... Tych masz pierę, że już nie pamiętasz. Ta była druga, no. A ta siwka pierwsza? Siwka była czwarta. A potem to są te, co nagrody nie miały. Tak jest. Ta nie poszła na okręg, bo się nie spierzyła też, nie? A.
No, tu jest kapitalno. No, to wszystko wyjaśnię, po prostu upierzeniem się nie dopierzyło. No bo tak nie ma i czego zarzucić, no. To prawdopodobnie gdyby nie te piórko, skoro ona z rejonu się dostała, no to jego i brakło, ćwiarteczkę czy pół punkta. Dokładnie. A. Tak mówisz, być może jest nawet lepsze od tych, co tam były wyżej u ciebie, tylko po prostu za upierzyni, znaczy ogólnie, no ma szansę za starą być wyżej, bo wszystko popierzy. Ta? Zobacz tamtą, no. Ta jesteś przepiękna. Ta jest akurat jajka od kolegi Marcina Tima. Przepiękna samiczka, ale też samiczka z trzeciego lęgu, tak o późniejsze to się nie spieszyła, po trzy pióra zostawiła to. Ta była pierwsza w rejonie. Pierwsza w rejonie. A trzy pióra niespierzone? Trzy pióra niespierzone. Ta już zostawiła dawno. Kurczę. Ale jest. Znaczy jest powiem ci, że ona ma kapitalne upierzenie. Super, no. Ona ma lepsze upierzenie od tamtej. Kapitalne tu akurat. Akurat tak. Na wystawie będzie w ocenach, że ma słabe upierzenie, bo dostanie mało punktów, tak bo jest niespierzono. A w rzeczywistości ma kapitalne upierzenie, no tylko wiadomo, wady i trzeba było odciąć, ale piękne upierzenie. Kurczę, pióra ma takie, że jakby poskładać gołębia, to jej upierzenie dać do jakiegoś, tak. To tak powiem, nawet idealny olimpijczyk, nawet poskładałbyś ładniejszego niż olimpijczyk, bo wszystkie cechy, żeby, a oko piękne, kurczę. Czyli sprowadzony gołąb z jajka? Tak, jest jajka. Dostałem od Marcina. Od kolegi Marcina i też ci spasował gołąb. Pierwsza w oddziele była. Z drugiego lotu była pierwsza w oddziele. Ale pięknie, fajnie. Miło to potrzymać w ręce. Piękno. Kapitalne jest. Czekaj, jeszcze tą szeczkę chycę. Tam chyba jestem na ziemi. O, gołąbki spokojne, bo obcy człowiek je łapie. Nie idź tam ku samczykom, nie idź. My nie chcemy was parować jeszcze. Troszeczka. Ta była szósta w okręgu. No, fajna jest. Ta tak upierzeniem jest pomiędzy. Tą może minimalnie słabsza od tej. Znaczy, on tak ma super, ale jakby tak... Trudno powiedzieć, czy nawet słabsza. Na siebie też ma mięciutki to upierzenie. To jest wnuczka tej najlepszej samicy rozkładowej. Co daje ten standard i... Ona ma taki kolor wystawowy, taki siwek, taki... Jasny. Taki jasny. Nie? Jasny jak mleko, jak to starzy hodowcy mówią. No, taki coś... Kolorek ma jeszcze do tego ciekawy. No. Oczko też bystre. To nie są jasne glazery u ciebie. U ciebie nie, są te glazery taki... Tak jest. Porządne. Ciemne, wiśniowe takie. Ciemne, wiśniowe, no. Tak samo. No taki glazer jak ten moje. Moja linia szaleńca też ma taki glazer, taki wiśniowy. To nie jest ten jasny glazer, taki wyrodzony, tak jak tych białych. A tu trzymie wszystko ładnie. I są odchudzone, nie? Bo to też troszeczkę. No teraz już. Troszeczkę by. No i już ile czasu nie latają, bo może oczywiście zamknięte gołębie. Po ostatnim locie zostaje zamknięte, tak. Po pyrzycach, bo dałem jeszcze na... Dawałeś na pyrzyce? Tak jest. I wszystkie te gołębie były na pyrzycach? Nie. 35 tych, można powiedzieć, no wybrałem te najgorsze. No wiadomo, to taki lot dodatkowy, to po co te najlepsze ryzykować? Czyli tych już standardów, co sobie przejrzałeś, że się nadają na wystawę, to już nie dawałeś, czy dałeś któregoś? Nie. 35 poszło. I zrobiłem tam trzecią serię w okręgu i siódmą na 5 okręgów. Ile ty masz kilometrów z pyrzyc? 425. 425, czyli masz równo 20 mniej ode mnie. Ja mam 445. No, bo 34 kilometry tu mam, żeby dojechać do ciebie. Kawałek, myślałem, kawałek, że dalej. No. Myślałem, że dalej. Potem patrzę 34, tak ma tak bliziutko. Żal nie skorzystać, żeby odwiedzić. Tak jest. No. Zawsze drzwi otwarte. Człowiek gdzieś szuka daleko, a tu w pobliżu, a po sąsiedzku. 34, 20 km na pomiarze to jeden oddział mógł być. Dokładnie. Pomału do lotowania. Jak tak ludzi będzie ubywać, to... Może kiedyś... Oby nie, oby tu... Oby nie, no. Oby właśnie, nie, to... Nie chodzi, że się nie chce konkurować, ale po prostu, no... To by musiało masę, bo tu jeszcze tych hodowców jest, nie? Bo wy w oddziale ile macie hodowców? W oddziale mamy hodowców... Członków jest 180. Natomiast lotujących tak na stary 125. To jest czwarta z tych nagradzanych. Tak jest.
Ojej, laleczka. To ta była z nich najwyżej. Ta była piąta w okręgu, tak. To jest córka tej, tej samiczki właśnie najlepszej rozkładowej. To jest półsiostra złotego medalisty z olimpiady, a jej pełny brat był dziewiąty w Polsce teraz. Patrz jak mi leży. No. Patrz jak sobie usiadła. To są bardzo inteligentne, spokojne gąbki. Naprawdę. Wszystkie najlepsze cechy to one mają w sobie. Ale jest, jest kapitalna. Piąto w okręgu, tak? Tak. No to, tak powiem, nadzieję na przyszłość. Dużo nadziei na przyszłość masz i tych samiczkach. Wiadomo, trzeba lotować. Którakolwiek z nich. No to żeby zrobić wynik na stare i tak powiem na młode, to jeszcze też trzeba umieć, ale na stare potem też jak one takie zostaną, wad sobie w piórach nie narobią, które zrobi wynik, to na pewno czołówka, no, w standardzie samic. Tylko trzeba robić konkursy i tyle. Tak jest. No, tym bardziej, że to ich rodzeństwo, to mówisz lotniki, po 8, 9, 10 konkursów u ciebie. Tak, tak. Czy rodzice, no to... To jest wnuczka tego najlepszego lotnika oddziału, najlepszej tej mojej samicy w życiu, wnuczka i córka właśnie tej najlepszej rozpłodowej. Także połączenie tutaj trzech najlepszych linii, można powiedzieć, w moim hodowlanym życiu. O, jak to pokazują, czy jak zawsze pokazuję, można sobie zobaczyć na spokojnie. Jeśli gołąbek się chce zaprezentować, tego na spokojnie pokażemy. Gołębie, co są ładne i co to mają potwierdzone wynikami z wystawy, także, także jak wyglądają na filmie, tego się oczywiście wzrokowo na filmie, czy nawet w klatce nie da ocenić, to trzeba wziąć do ręki i wtedy się wie, co się trzymie w ręce. Zresztą po tych twoich sukcesach teraz od paru lat, tak powiem, tych wystawowych, to można się pochwalić, że idziesz też kandydować za sędziego. Tak, tak, tak. No, także... Uczestniczę w kursie i... W kursie sędziego, liczę, także tak jest. Nowy kandydat na sędziego, ale... No kto ma iść na sędziego? Ja nie ten, co ma jakieś gołębie w tej w klasie, że ma co w gołębniku złapać. Gołębie od paru lat na wystawie. No, czyli... Czyli umiesz je uhodować i lotować, gdzieś tam dać... Dać... na wystawę. Ktoś musi te stare pokolenia zmieniać. Tak jest. I być młodszym ode mnie, bo ja byłem jednym z najmłodszych sędziów. Jak zdałem egzamin, to przez parę jeszcze następnych lat byłem najmłodszym sędzią. Teraz się to tam zmieniło, ale ja już sędzią jest, a nie wiem, od 10 roku. No to już troszeczkę. No, 13, 14, ja już zapomniałem kiedy, ale... Ale to byłem najmłodszym przez ileś tam lat, no potem jak następne pokolenia tam doszły, to już tam ktoś młodszy jest. Ale i tak jestem jednym z najmłodszych. Co, jestem 13 lat sędzią, a prawdopodobnie jednym, na pewno w tej dolnej granicy wiekowej, nie? Mhm. Tam wszystko są... No, ten sport się starzeje, nie? No niestety, taka piękna prawda. Samiczka, puszczę ją. Piękna, piękna. Tutaj są jeszcze trzy siostry od niej. Tak? Tak jest. I najgorsza zrobiła 4 konkursy. A to ta ile miała? Tam miała 4 też. 4? 4 na 5. Które to siostrzyczki? Tutaj siostra zrobiła 5 na 5. Ta, ta nakrapiana tutaj. No, tamta jest wybitniejsza, jeśli chodzi o standard, ale to też jest ładno. No, wszystkie nie mogły być tak, jednak... Ta jest trzecią lotniczką oddziału. Znaczy powiem tak, to też wiedziałeś, którą, czy ta też była na wystawie? Nie, 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 nie. Czyli jednak wybrałeś te najładniejsze oczywiście, na oczywiście, wystawę. Oczywiście, tak, tak, tak. No, czyli to już sam, tak powiem, wiedza, że wiedzieć, co wybrać. Dokładnie. No, bo ta jest, no, wynik super, z tych samych gołębi, nie każdy też ten gołąb wyjdzie idealny, no. Wynik ma nawet lepszy. W standardzie jest troszkę słabsza, ale, ale też ładny gołąbek. Ale na ładnej hodowli wychodzą takie rodzynki, które potem trzeba po prostu wyłuskać i na tą wystawę tak dać. Tak jest. Tu jeszcze jest siostra. Ta siwka? Czy ta jest czwartego lingu, tak. Ta siwka? Ta siwka. 4 konkursy, ale też wszystkie na pierwszej stronie.
bardzo szybki go. Pierwszy lot tylko minął, ale to wtedy było jeszcze późno. Ta jest, no wiadomo. Ładna, no. Choć tamta jest najładniejsza. Ta w klasie sportowej miała też pierwszą nagrodę. Ale fajna lotniczka może być wynik. No. Znaczy jak zrobi wynik na pewno i pójdzie w jakiejś klasie sportowej, no to z dużymi szansami też na nagrody w standardzie dodatkowo. Jako taki bonus. Ładne. Czemu tak, jedne masz ładne, a wśród nich jest kilka wybitnych. A to mówię dlatego, że mi się mało co podoba, więc te ładne, no to jest w sensie... To komplement w takim to razie. To komplement jest, to nie, że... Nie, że... To miło to słyszeć, no. Nie, że to jest jakby... A parę jest... No nie da się mieć wszystkich wybitnych, no to jest nierealne po prostu, raczej. Upierzeni, zdrowe, gołąbki utrzymane. Super. Fajnie. Także dziękuję za uwagę kolegom hodowcom, wszystkim widzom mojego kanału. Serdecznie tutaj pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Życzę też wiele sukcesów. Mam nadzieję, że reportaż Wam się podobał. Dajcie łapkę w górę, subskrypcję. Napiszcie komentarz, troszkę żeśmy tu przeglądali tych gołąbków, poopowiadali o ich budowie. W sumie nie było czasu gadać o przygotowaniu, ale... A czym mówiliście? Na stary lotujesz totalnym wdowieństwem. Totalnym wdowieństwem. Bo tak właściwie przez to, że też się skupiłem na obejrzeniu tych gołębi, po to tu przyjechałem, żeby obejrzeć też ładne gołębie, to tak właściwie nie było czasu porozmawiać. Czyli totalnym wdowieństwem. Z tego, co żeśmy tu mówili, lotujesz gołębiami na wszystkich dystansach. Na wszystkich, tak. Praktycznie mając 27 starych, dajesz po 25, 20 na maratony, czyli praktycznie 100%. 100%. Co jest sprawne, co się nadaje, co dobrze przygotowane, no to może iść. Czyli te olimpijczyki twoje i na 500-ach były i na... To znaczy te olimpijczyki po lotach, wiadomo, młodych zostały wycofane po tym najlepszym wyniku swoim. Te 2-3, no co już no, olimpijczyki ale były. Ale siostry... Doskonale sobie radzą. Te rodzeństwo, siostry, bracia. Rodzeństwo potem jest lotowane, a tak. Także nie oszczędzasz gołębi. Ta rodzina, ta krew gołębi jest na wszystkich lotach, nie? Na Brukselę też dajesz 1000 kg? Nie. W tym roku mamy w planie lotów, prawdopodobnie w oddziele, no to. Czyli ten klasyczny Zewen to do ciebie ile? 740 km. Czyli tyle co do mnie. A, bo to inny kierunek będzie, czyli tu się wyrównuje. Że wy macie ten sam dystans, czyli 740 do 750 idą wszystkie, także tak to wygląda. Młodych jeszcze nie masz, parujesz 1 marca, ty i młodymi lotujesz takimi normalnymi, wiosennymi. No i tutaj na młode loty też sukcesy, bo w dziesiątce w Polsce, co w sumie nawet nie wiedziałem. Szczerze nie wiedziałem, jak tu jechałem do ciebie, żeś tam... No, mistrzostwo okręgu, wicemistrzostwo regionu w kategorii GMB młody, no i czwarty przodownik Polski. No to... To już nic więcej, czy trzeba dokładać. Pozdrawiamy, dobry lot. Pozdrawiamy, dziękuję.